Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was serdecznie we vlogu, takim trochę poradnikowo-lifestyle'owo-rodzinnym. Jesteśmy u mnie w kuchni. Dla tych, którzy nie wiedzą, pół roku temu już przeprowadziliśmy się tutaj do naszego nowego domu. Ja ten dom praktycznie w większości sama wykańczałam i urządzałam. I powiem Wam, że kuchnia, bo ona jest też otwarta na jadalnię i na salon, była takim dla mnie bardzo ważnym elementem. Bo jakby głównie ja u nas w domu, nie ma się co oszukiwać, jestem odpowiedzialna za gotowanie i robię to z chęcią, aczkolwiek bardzo lubię optymalizować te rzeczy i upraszczać. I wiedzą o tym też moi podopieczni, bo naprawdę staram się, żeby jadłospisy zarówno moje, jak i osób, które przychodzą na czy to keto, czy inne rodzaje żywienia, po prostu to nie było coś, co sprawia, że spędzamy w kuchni bardzo dużo czasu, bo nawet jak go mamy, to moim zdaniem są fajniejsze i bardziej przyjemne metody na wykorzystanie tego wolnego czasu. Natomiast kuchnia była też ważna, bo właśnie, nieraz tutaj dla Was nagrywam, planuję też więcej filmów i poradników dotyczących gotowania, więc tutaj na środku stoi duża wyspa i bardzo zależało mi na tym, żeby nie było górnych szafek w kuchni, co wiele osób mi odradzało, bo Aśka, jak Ty się z tym wszystkim zmieścisz? I powiem Wam, że jestem mega zadowolona z tego, że czasem jestem uparta i że po prostu się uparłam na to, bo po pierwsze to jest naprawdę taka kuchnia, o którą mi chodziło, chociaż były różne zmiany, bo na początku na przykład meble miały być białe, ale naprawdę jakby właśnie szczególnie ta część, bardzo ją lubię. Pod kątem estetycznym i wizualnym, to też jest ważne, ale powiem Wam również pod kątem praktycznym. I w tym filmie chcę Wam powiedzieć o jednym sprzęcie i o właśnie tym, jak to się wiąże z tym brakiem górnych szafek, który mi bardzo ułatwia sprawę, bo samo się robi. I już Wam mówię, o co chodzi. Chodzi o zmywarkę, która uważam, że jest po prostu niezbędnym elementem kuchni, przynajmniej mojej, już od lat. Natomiast mieszkając w mieszkaniu miałam taką zmywarkę, w której denerwowała mnie jedna rzecz. Mianowicie był tam taki koszyk na sztućce i trzeba było, żeby to się dobrze umyło, każdy tam widelec, łyżkę, nóż wkładać po prostu osobno, potem wyciągać, to się rozwalało i to na przykład była rzecz, która mnie irytowała i nieraz wolałam już umyć ręcznie te sztućce. Bardzo fajne rozwiązanie i tutaj znowu być może widzieliście już mój film dotyczący suszarki, którą Wam polecam, który powstał we współpracy z Beko. Również z Beko mam w domu zmywarkę, która jest tutaj. I w tej zmywarce mamy właśnie taką szufladę, która się wysuwa i którą dużo łatwiej i dużo prościej napełnić tymi sztućcami, a później to opróżnić. Więc to jest w ogóle dla mnie numer jeden i jestem mega z tej zmywarki zadowolona. Natomiast kolejna rzecz to jest taka, że dzięki temu, że nie mamy górnych szafek, to moje dzieci tak naprawdę tą zmywarką się zajmują i Stefan, który teraz jest w drugiej klasie szkoły podstawowej, wie, że to jest jego obowiązek po prostu opróżnianie zmywarki. Na razie jeszcze ma pewne opory z jej ładowaniem, więc ale staramy się to po prostu my z mężem robić na bieżąco, po prostu po jedzeniu, tak? I średnio raz dziennie ta zmywarka zazwyczaj u nas chodzi. Ale po prostu dzieciaki razem z Tymonem właśnie młodszym, który jest jeszcze w przedszkolu, Tymon jest zazwyczaj właśnie odpowiedzialny za sztućce, wysuwa sobie szufladkę, przykłada, bo tutaj mamy od razu szufladę ze sztućcami. I nie ma problemu z tym, że dziecko spadnie, bo gdzieś musi wychodzić po szafkach i chować gdzieś do górnych półek, jak zazwyczaj mamy właśnie talerze czy szklanki. U nas to wszystko jest na dole. Po prostu są w stanie wszystko wypakować samodzielnie, więc ja się śmieję, że zmywarka sprawia, że wszystko samo się robi, bo zazwyczaj mąż pakuje, a dzieci wyciągają i ja już mogę się zająć tylko gotowaniem, a nie jeszcze tymi rzeczami związanymi z myciem, sprzątaniem i tak dalej. I muszę się Wam przyznać, że jestem lekką bałaganiarą w kuchni i tutaj w tym akurat mi pomaga Thermomix, że odkąd go mam, a to już kilka dobrych lat, to jest mniejszy bałagan, bo ja nie jestem taka, że od razu jak coś po prostu robię, to sprzątam, myję, odkładam, więc jest taki lekki, artystyczny nieład, więc naprawdę te sprzęty mi mega w tym pomagają, żeby było lepiej i żeby ten porządek można było szybciej i sprawniej zaprowadzić. Fajne jest też to, że jeżeli mamy czas, a u nas nieraz ta zmywarka chodzi właśnie wieczorem, to możemy sobie włączyć tryb eko i tam jakieś 3 godziny
czy nawet 3 godzinki z hakiem, ta zmywarka chodzi. Jeżeli nie mamy czasu, to w niecałą godzinę jesteśmy w stanie umyć wszystkie naczynia w zmywarce. Więc jakby to jest naprawdę bardzo fajne i nieraz jak jest na przykład jakaś u nas impreza urodziny, jakaś uroczystość rodzinna, no to po prostu nawet po obiedzie załączamy od razu zmywarkę. W tym czasie jest przerwa w jedzeniu i jak nawet później jest jakaś kolacja, to już mamy wszystko czyste, gotowe, pachnące. I to naprawdę jest mega ułatwienie. Ja pamiętam po prostu z dzieciństwa imprezy rodzinne bez zmywarki i było zazwyczaj kto z rodzeństwa ma dzisiaj dyżur i myje naczynia. Nie lubiliśmy tego, nikt tego z nas nie lubiał, więc to jest naprawdę fajna sprawa. Jestem bardzo ciekawa, czy dla Was też zmywarka jest takim niezbędnym pomocnikiem w kuchni, czy może macie jakieś inne. Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie. Ja też Wam tutaj podlinkuję w opisie filmu. Natomiast jeżeli interesuje Was coś więcej, jeżeli chodzi o moją kuchnię, o moje wykończenie, czy jakieś home tury, room tury i tak dalej, bo też były gdzieś tam kiedyś o to zapytania, a ja trochę tak, jak już tu zamieszkałam, to wiecie, to tak już jestem u siebie i oczywiście jaram się dalej tym, że mieszkam w nowym domu, bo ciągle on jest nowy, ale być może jeżeli Was to interesuje, to oczywiście też się tym z Wami podzielę, także koniecznie dajcie znać. Drogie kobiety, drogie mamy, pamiętajcie o tym, żeby starać się ten czas swój optymalizować i znajdować go też dla siebie, bo to jest mega ważne pod kątem naszego zdrowia fizycznego, jak i psychicznego, żebyśmy nie były zawalone domowymi obowiązkami. Więc myślę, że taka optymalizacja i szukanie takich rozwiązań oraz kompromis w rodzinie i nauczanie zarówno męskiej części, jak i dzieciowej tego, że wszyscy razem tutaj sprzątamy. U mnie z tym naprawdę na szczęście nie ma problemu, ale wiem, że różnie bywa. Także proszę dbajcie o siebie, bądźcie asertywne, bo nie trzeba być perfekcyjną panią domu, a bardziej uważam, że warto być zdrową i szczęśliwą panią domu. I tego Wam wszystkim w sumie życzę, panom domu również, bo tutaj nie ma co mówić, że tylko kobiety, bo wiem, że też mężczyźni są świetni, w kuchni to już w ogóle. Także dajcie znać, jestem ciekawa, jak to u Was wszystko wygląda. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!